dzisiaj przedstawię Wam najbardziej niepokojące szkice i zdjęcia policyjne. Odcinek jest bardzo mocny i kontrowersyjny, jak lubicie, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę, ponieważ YouTube za takimi filmami nie przepada. Koniecznie oglądaj do samego końca, żeby poznać najbardziej szokujące rzeczy. Napisz komentarz "zdjęcie", a przypnę Ci serduszko. Historia zaginięcia. Madeleine McCann. 3 maja 2007 roku 3-letnia Madeleine McCann była na wakacjach z rodzicami Kate i Jerrym oraz dwojgiem młodszych rodzeństwa w Ocean Club w Praia da Luz w Portugalii. Wieczorem jej rodzice poszli na kolację z grupą przyjaciół do restauracji znajdującej się w kompleksie, około 100 metrów od apartamentu wakacyjnego, w którym przebywali. Ze względu na młody wiek, Madeleine i jej dwoje młodszego rodzeństwa zostali w apartamencie. Przed wyjściem na kolację, około 8:30 wieczorem, Kate i Jerry pozostawili drzwi do apartamentu lekko uchylone. W ciągu wieczoru McCannowi i ich przyjaciele na zmianę sprawdzali swoje dzieci. Około 9:00 wieczorem Jerry poszedł sprawdzić Madeleine i jej rodzeństwo i zauważył, że drzwi były w nieco innej pozycji, niż je zostawił pół godziny wcześniej. 15 minut później Jane Tanner, jedna z innych rodziców w grupie, poszła sprawdzić swoje dzieci i zauważyła coś podejrzanego. Gdy przechodziła obok apartamentu McCannów, zobaczyła mężczyznę z długimi włosami, krzaczastymi brwiami i wąsem, niosącego dziecko i idącego korytarzem. Nie zwróciła na to większej uwagi, czego później bardzo żałowała. Około 10:00 wieczorem, zaledwie 45 minut po powrocie Jane do stolika, Kate McCann wróciła do apartamentu i zauważyła, że drzwi były teraz całkowicie otwarte. Obawiając się najgorszego, weszła do pokoju i zaczęła przeżywać koszmar każdego rodzica. Madeleine zniknęła. Okna były otwarte, a rolety podniesione. W panice Kate wróciła, aby powiadomić swojego męża, przyjaciół i personel kompleksu. Niestety nikt nie mógł znaleźć Madeleine, a następnego ranka rozpoczęło się oficjalne śledztwo policyjne. Przez cały rok sytuacja pogarszała się dla McCannów, ponieważ Kate i Jerry zostali później formalnie uznani za głównych podejrzanych w sprawie zaginięcia swojej córki i obwiniani za całe zdarzenie w portugalskiej prasie. Jednak oskarżenia te zostały później wycofane, gdy Jane Tanner złożyła swoje zeznanie o podejrzanym mężczyźnie, którego widziała niosącego małą dziewczynkę w pobliżu apartamentu McCannów w czasie zaginięcia. Opis mężczyzny, który podała Jane, zgadzał się z zeznaniami Gail Cooper, innej turystki, która zgłosiła, że widziała podobnie podejrzanego mężczyznę krążącego po kompleksie w dniach poprzedzających zaginięcie Madeleine. Zapytana o mężczyznę, Gail powiedziała, że przeżyła zimny dreszcz i że wydawał się naprawdę dziwny. Mężczyzna twierdził, że zbiera pieniądze na sierociniec w pobliskim Espisze, który opiekował się trójką dzieci, których rodzice zginęli niedawno w wypadku na głównej drodze przybrzeżnej. Mężczyzna był zdenerwowany i zaczynał być agresywny, co sprawiło, że Gail uznała go za oszusta. Potwierdzono później, że sierociniec, o którym wspominał, nie istnieje, a nie było też dowodów na wypadek samochodowy, o którym mówił. Opis podejrzanego mężczyzny został później potwierdzony przez inną 12-letnią dziewczynkę, która widziała go wielokrotnie w dniach poprzedzających 3 maja. Na podstawie zeznań tych trzech osób policja opublikowała oficjalny niepokojący szkic podejrzanego. Przez następne 4,5 roku mężczyzna ze szkicu był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Madeleine, ale międzynarodowe poszukiwania przyniosły jedynie serię fałszywych, anonimowych wskazówek i ślepych tropów. W 2012 roku okazało się, że mężczyzna, którego widziała Jane Tanner, był po prostu niewinnym ojcem niosącym swoją córkę korytarzem i nie miał żadnego związku z podejrzanym oszustem, który próbował zebrać pieniądze od Gail Cooper. W 2013 roku opublikowano nowy cyfrowy portret innego mężczyzny, który rzekomo był widziany w pobliżu kompleksu w 2007 roku i nie wyglądał on zupełnie jak poprzedni podejrzany. Mimo że sprawa nadal otrzymywała finansowanie, śledztwo utknęło w martwym punkcie przez następne kilka lat, w czasie których Kate i Jerry McCann nadal cierpieli i tęsknili za swoją córką.
W 2019 roku ukazała się 8-częściowa seria Netflix o zaginięciu Madeleine, a niecały rok później policja ogłosiła, że teraz wierzą, że sprawcą przestępstwa był mężczyzna o imieniu Christian Bruckner. Christian Bruckner posiadał podejrzany kamper Volkswagen, który znaleziono w pobliżu kompleksu, gdzie zaginęła Madeleine. Po tym, jak był widziany jeżdżąc kamperem w okolicy w noc zaginięcia 3 maja, Christian rzekomo przyznał się do udziału w przestępstwie przed mężczyzną w barze krótko po zaginięciu Madeleine. Według relacji Christian i inny mężczyzna siedzieli w niemieckim barze, gdy na ekranie telewizora pojawiła się wiadomość o zaginięciu Madeleine. To wtedy Christian miał powiedzieć coś, co sugerowało, że jest odpowiedzialny za jej zaginięcie, chociaż później zaprzeczył swojemu udziałowi w przestępstwie przed władzami. Policja nadal prowadzi śledztwo w jego sprawie i możliwe, że wkrótce dokona przełomu w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że uda się odnaleźć sprawcę i wymierzyć mu sprawiedliwość, aby przynajmniej częściowo przynieść poczucie zamknięcia dla rodziny Madeleine po traumatycznych 16 latach. Morderstwa nad jeziorem Bodom. Jedna z najbardziej niesławnych, nierozwiązanych spraw w historii Finlandii. Jezioro Bodom znajduje się w miejscowości Espoo, niedaleko południowego krańca kraju. 4 czerwca 1960 roku grupa 4 nastolatków jechała wokół jeziora na swoich motocyklach, zmierzając do małego skrawka lasu, gdzie planowali rozbić namiot i spędzić weekend na kempingu. Na motocyklach jechali Nils Gustafsson i Seppo Boyman, dwóch 18-letnich chłopców, którzy byli najlepszymi przyjaciółmi od lat. Każdy z nich miał swoją dziewczynę jadącą z tyłu, co dawało w sumie 4 młodych ludzi. Za Seppo jechała 15-letnia Tuuli Mäki, która przedstawiła swojemu przyjacielowi Nilsa swoją najlepszą przyjaciółkę Irmeli Björklund. Było to zaledwie kilka tygodni po tym, jak zaczęła spotykać się z Seppo. I teraz, kilka tygodni po tym, jak pary stały się oficjalne, wyruszyli, aby powitać lato wycieczką na kemping. Gdy zatrzymali się w mieście, aby kupić piwo i jedzenie, nastolatkowie zwrócili kilka podejrzliwych spojrzeń od miejscowych, którzy uważali, że dziwne jest planowanie kempingu nad jeziorem Bodom, które było głównie używane do wędkowania i pływania, ale niekoniecznie do kempingu. Niemniej jednak nastolatkowie wkrótce dotarli na miejsce i po rozbiciu namiotu cieszyli się beztroskim wieczorem pełnym picia, pływania i wędkowania. Krótko po 2 w nocy chłopcy wrócili do namiotu razem z dziewczynami i poszli spać. Następnego ranka radość z poprzedniego wieczoru zamieniła się w scenę rodem z horroru. Namiot się zawalił, a krwawe ciała 4 nastolatków zdawały się być zaplątane wewnątrz namiotu, z 3 z nich, którzy stracili życie wskutek licznych ran kłutych i tępych urazów głowy. Jedynym ocalałym był Nils Gustafsson, który został poważnie ranny, ale jakoś udało mu się przeżyć na tyle długo, aby zostać uratowanym. Około 6 rano grupa obserwatorów ptaków zauważyła zawalony namiot i zobaczyła blondyna oddalającego się z miejsca zdarzenia, ale uznali to za rezultat dzikiej imprezy poprzedniej nocy i nie zawiadomili policji. Około 11 przed południem mężczyzna o imieniu Esko Johansson przyszedł nad jezioro z młodym synem, aby popływać, kiedy zauważył zawalony namiot na polanie. Kiedy podszedł bliżej, odkrył 4 nastolatków zaplątanych w porwany namiot. Wyglądało na to, że ktoś z zewnątrz przeciął liny namiotu, pociął go i brutalnie zaatakował śpiących młodych ludzi nożem, a może i jakimś tępym narzędziem. Co ciekawe, wszystkie portfele, klucze do motocykli, a nawet niektóre ubrania młodych ludzi zostały zabrane przez napastnika. Esko, widząc ten makabryczny widok, nagle zauważył, że Nils wziął głęboki oddech i lekko się poruszył. Gdy tylko zdał sobie sprawę, że chłopak żyje, Esko szybko wrócił do miasta z synem, aby zawiadomić policję. Po przybyciu na miejsce zbrodni policja natychmiast zabrała Nilsa do szpitala, aby mógł się wyzdrowieć. Chociaż doznał poważnych urazów mózgu, Nils przypomniał sobie twarz blondyna ubranego na czarno i czerwono, patrzącego na niego przez dziurę w namiocie przed atakiem. Na podstawie jego opisu policja była w stanie sporządzić szkic podejrzanego, który od tego czasu stał się niesławny ze względu na swoje niepokojące cechy i zimne, bez życia spojrzenie. Inni wędkarze i przechodnie również zgłaszali, że widzieli tajemniczego blondyna spacerującego po lesie we wczesnych godzinach porannych 5 czerwca, ale jedyne, co policja naprawdę o nim wiedziała,
to to, że prawdopodobnie miał około 20 lat i około 173 cm wzrostu. Normalnie można by się spodziewać, że śledztwo policyjne rzuci więcej światła na takie przypadki, ale nie tak się stało w przypadku morderstw nad jeziorem Bodom. Kiedy tylko fińska policja zaczęła śledztwo, popełniła szereg podstawowych błędów, które jeszcze bardziej utrudniły rozwiązanie już skomplikowanej sprawy. Na przykład nie zabezpieczono miejsca zbrodni taśmą policyjną, co prowadziło do zatarcia potencjalnych kluczowych dowodów. Jedynymi istotnymi wskazówkami, jakie udało im się zebrać, były buty Nilsa Gustafsona, które znajdowały się mniej niż 1,5 kilometra od miejsca morderstwa. Szokująco, po ustawieniu dziesiątków punktów kontrolnych w lesie, policja aresztowała w sumie 88 przestępców z listy najbardziej poszukiwanych w Finlandii, ale żaden z nich nie był mordercą znad jeziora Bodom. W miarę jak śledztwo postępowało, policja zawęziła listę podejrzanych do dwóch. Głównym podejrzanym był mężczyzna o imieniu Wayne Jokela. Jokela miał historię przemocy wobec obozowiczów i często rzucał kamieniami w ludzi, którzy próbowali rozbić namioty w lesie, a nawet wkładał żyletki do ich jabłek. Chociaż Jokela przyznał się do morderstw swojemu sąsiadowi, gdy był pijany, jego żona zapewniła mu wątpliwe alibi, które policja z jakiegoś powodu uwierzyła. Niektóre źródła twierdzą, że na łożu śmierci żona Jokeli wycofała swoje zeznanie i przyznała, że skłamała o alibi, ale nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Mimo to, nawet gdyby Jokela był winny, byłoby niemożliwe to udowodnić, ponieważ w 1969 roku popełnił samobójstwo, topiąc się w jeziorze. Drugim głównym podejrzanym w sprawie był Hans Assmann, niemiecki imigrant, który przeprowadził się do Finlandii na początku lat 50. i miał 36 lat, kiedy miały miejsce morderstwa. Według policyjnych akt Assmann zgłosił się do pobliskiego szpitala chirurgicznego dzień po zbrodni z brudem pod paznokciami i czerwonymi plamami na ubraniu. Chociaż rzekomo był strażnikiem w niemieckim obozie koncentracyjnym i później powiązano go z morderstwami innych nastolatków w Finlandii, miał niepodważalne alibi na wieczór 5 czerwca i nigdy nie został aresztowany. Z dwoma mężczyznami oczyszczonymi z zarzutów policja miała tylko jeden trop. Podczas pogrzebu ofiar zrobiono zdjęcie tłumu i policja odkryła coś niepokojącego. Na zdjęciu widniał tajemniczy mężczyzna, który uderzająco przypominał oficjalny szkic kompozytowy zabójcy. Jednak po miesiącach przeszukiwania okolicznych terenów policja nie była w stanie znaleźć tego mężczyzny, a jego tożsamość pozostaje tajemnicą do dziś. W obliczu braku solidnych wskazówek sprawa utknęła w martwym punkcie aż do 2004 roku, kiedy fińska policja ponownie zbadała dowody za pomocą nowocześniejszych technik kryminalistycznych. Dokładnie 44 lata po morderstwach, w zaskakującym zwrocie wydarzeń, oskarżono jedynego ocalałego, wtedy 62-letniego Nilsa Gustafsona, o brutalne zbrodnie. Na podstawie nowych dowodów, które sugerowały, że obrażenia Gustafsona mogły być samookaleczeniami, aby odwrócić podejrzenia, policja stwierdziła, że mógł on zabić swoich przyjaciół po kłótni, która wybuchła tego wieczoru. Jednak w 2005 roku Gustafsson został uniewinniony z powodu braku dowodów i opuścił sąd jako wolny człowiek. Pomimo zaawansowanych technologii i nowoczesnych metod śledczych, morderstwa nad jeziorem Bodom pozostają nierozwiązane do dziś, a tajemniczy blondyn, który być może był sprawcą, pozostaje nieznany. Historia Charlotte Murray, Pace i seryjnego mordercy z Baton Rouge. 31 maja 2001 roku 22-letnia Charlotte Murray Pace właśnie ukończyła studia na Uniwersytecie Stanu Louisiana i z niecierpliwością czekała na przeprowadzkę do Atlanty, aby rozpocząć nowe życie. Niestety tego samego dnia mężczyzna włamał się do jej domu i zadźgał ją 81 razy śrubokrętem, odbierając jej życie. W latach poprzedzających morderstwo Charlotte Baton Rouge w Louisianie stało się miejscem podobnych przestępstw, w których kilka kobiet straciło życie z rąk brutalnego przestępcy o bardzo podobnym wzorcu ataków. Według raportów policyjnych sprawca często obserwował te kobiety przez tygodnie, a nawet miesiące, zapoznając się z ich rutyną i nawykami, szukając idealnego momentu do ataku. W wielu przypadkach udawał życzliwego nieznajomego, prosząc o pomoc,
a gdy ofiary się zgadzały, stawał się agresywny i robił to samo, co zrobił Charlotte. Po morderstwie Charlotte Pace, kobieta o imieniu Diane Alexander zgłosiła policji, że 9 lipca 2002 roku afrykańsko-amerykański mężczyzna próbował ją udusić w jej domu. Według jej zeznania podejrzany przyszedł do jej domu, prosząc o użycie telefonu, a gdy otworzyła drzwi, brutalnie ją zaatakował. Na szczęście syn kobiety wrócił do domu i przestraszył napastnika, zanim ten zdążył odebrać jej życie. Na podstawie opisu, który Diane i jej syn dostarczyli, policja mogła lepiej zrozumieć wygląd fizyczny sprawcy. Jednak po wyciągnięciu fizycznych dowodów z kilku miejsc zbrodni FBI zgłosiło, że zabójca był w rzeczywistości białym mężczyzną w wieku od 25 do 35 lat, bazując na dowodach i kilku opisach świadków. Policja stworzyła przerażający szkic podejrzanego, ale okazało się, że podejrzany był błędnie zidentyfikowany jako biały mężczyzna, co dało mordercy wystarczająco dużo czasu, aby zabić dwie inne kobiety, podczas gdy władze szukały kogoś, kto w ogóle do niego nie pasował. Dopiero po przeanalizowaniu dowodów z dwóch kolejnych miejsc zbrodni laboratorium na Florydzie potwierdziło policji, że zabójcą był afrykańsko-amerykański mężczyzna, a nie biały. W czasie tych morderstw w Baton Rouge sprzedano więcej broni niż kiedykolwiek wcześniej przerażonym kobietom, które chciały się uzbroić. Na szczęście wkrótce udało się zebrać próbkę DNA od głównego podejrzanego, mężczyzny o imieniu Derek Todd Lee, który był wcześniej aresztowany w latach morderstw za przemoc domową i stalking. Był również badany w sprawie morderstwa, ale policja nie mogła go legalnie aresztować z powodu technicznych trudności. Gdy jego DNA zostało przetestowane pod kątem dowodów znalezionych na miejscach zbrodni, okazało się, że pasuje do pięciu ofiar brutalnych morderstw w Baton Rouge. Kiedy policja udała się do domu Lee, aby go aresztować, okazało się, że już dawno zniknął. Na szczęście wkrótce udało się go odnaleźć w Atlancie i aresztować w pobliżu uczelni 27 maja 2003 roku. W październiku 2004 roku Derek Todd Lee został uznany za winnego i skazany na karę śmierci za morderstwa dwóch kobiet. Później potwierdzono jego udział w morderstwach sześciu innych kobiet. Derek Todd Lee nigdy nie doczekał dnia swojej egzekucji, ponieważ zmarł na chorobę serca w 2016 roku w wieku 47 lat. Często nazywany duchem Baton Rouge lub seryjnym mordercą z Baton Rouge, Derek Todd Lee jest pamiętany jako jeden z najokrutniejszych seryjnych morderców w historii Ameryki oraz jako człowiek, który przyczynił się do powstania jednego z najbardziej niepokojących policyjnych szkiców w historii. Historia zaginięcia Joanny Lopez. 14 stycznia 1989 roku stacja telewizyjna WMAQ z siedzibą w Chicago zakończyła swój nocny program jak zwykle, odgrywając hymn narodowy przy obrazie wznoszącej się flagi. Jednak tuż po zakończeniu hymnu ekran nagle zmienił się, ukazując tajemniczy plakat zaginionej osoby przedstawiający kobietę o imieniu Joanna Lopez. Co niezwykle niepokojące, obraz ten towarzyszył całkowitej ciszy. Plakat był wyświetlany przez całą noc aż do porannych wiadomości. W tamtych czasach nie było powszechne, aby stacje telewizyjne po prostu nadawały obrazy zaginionych osób, ale kiedy to robiły, zawsze trzymały się określonej struktury i formatu, aby dostarczyć widzom jak najwięcej informacji. Na plakatach zawsze podawano wiek, wzrost, płeć, rasę, ostatnie znane miejsce pobytu oraz kolor włosów zaginionej osoby. W przypadku Joanny Lopez jednak żadne z tych kluczowych szczegółów nie zostały uwzględnione, a jedyne co można było odczytać z plakatu to jej imię oraz niewyraźne i niepokojące zdjęcie. Dwa lata później, w 1991 roku ten sam plakat został ponownie pokazany na WMAC, lecz tym razem z kilkoma kluczowymi różnicami. Chociaż imię i numer telefonu pozostały takie same, jak w 1989 roku, obraz wydawał się być wyraźniejszy, co ułatwiało rozpoznanie, że Joanna nosiła okulary przeciwsłoneczne. W transmisji z 1991 roku obraz był wyświetlany tylko przez około 10 sekund, zanim ekran zmienił się na pasy kolorów.
Po długich poszukiwaniach udało się ustalić, że numer podany na plakacie należał do Wydziału Młodzieżowego Policji w Chicago. Głębsze dochodzenie wykazało, że wiele ogłoszeń o zaginięciu osób wydawanych przez chicagowską policję w tamtym czasie miało podobny wygląd, z przekątnym paskiem przecinającym obraz oraz numerem telefonu i ostatnim znanym miejscem pobytu poniżej zdjęcia. Jednakże w przypadku Joanny Lopez na plakacie widniał jedynie numer telefonu, co dodatkowo utrudniało jej odnalezienie. Najbardziej niepokojące w tej sprawie jest to, że Joanna Lopez nie figuruje w żadnych bazach danych osób zaginionych ani w żadnym innym krajowym rejestrze. Jej nazwisko nie pojawia się nigdzie, niezależnie od tego, jak daleko sięgają poszukiwania. Brak informacji na temat rzekomej ofiary skłonił wielu ludzi do przypuszczeń, że Joanna jest albo martwa, albo nigdy nie zaginęła, albo wręcz nigdy nie istniała. Jedna z teorii, która zyskała duże uznanie na Reddicie, sugeruje, że twarz Joanny mogła być sztucznie skonstruowana lub cyfrowo zmodyfikowana w ramach żartu przez kogoś ze studia telewizyjnego lub przez hakera, który w jakiś sposób dostał się do systemu WMAK. Biorąc pod uwagę, że każdego roku w Chicago ginie około 8500 osób w latach 1989-1991, możliwe jest, że Joanna Lopez była po prostu kolejną ofiarą powszechnej przemocy w Chicago na początku lat 90., a Wydział Młodzieżowy wykorzystał zdjęcie niskiej jakości jako ostatnią deskę ratunku, aby zobaczyć, czy ktoś ją rozpozna. Pomimo zainteresowania sprawą w internecie, nie pojawiło się wiele nowych lub istotnych informacji na temat Joanny Lopez. W roku 2022 kilku użytkowników Reddita twierdziło, że skontaktowali się ze stacją WMAK. Zapytani o tajemniczą transmisję usłyszeli, że informacje zostały zgłoszone anonimowo przez osobę, która obiecała ponownie zadzwonić, ale nigdy tego nie zrobiła. Inne prośby o informacje skierowane do FBI i chicagowskiej policji również nie przyniosły rezultatów, co sprawia, że możliwe jest, iż Joanna Lopez nigdy naprawdę nie istniała. Do dziś subreddit poświęcony Joannie Lopez pozostaje aktywny z różnymi aktualizacjami, ale jak dotąd nie pojawiło się nic ostatecznego. Tajemnicza natura tej sprawy pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Czy jej imię mogło być pseudonimem? Czy kiedykolwiek naprawdę istniała? Jeśli tak, co naprawdę stało się z Joanną Lopez? Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy.